Poćwiczmy trochę liczenie pieniędzy. Mamy tu sześć monet. Wszystkie są monetami używanymi w USA. Pierwsza moneta. Co to jest? To ćwierć dolarówka, czyli reprezentuje 25 centów. Tu mamy następną ćwierć dolarówkę, czyli znowu 25 centów. Ta moneta wygląda inaczej, ale to druga strona każdej z tych dwóch monet. Tak wygląda ćwierć dolarówka z drugiej strony, czyli to też jest 25 centów. Mamy tu w sumie 3 ćwierć dolarówki. No to ile to jest? Ile te 3 monety dają w sumie? To będzie 25, dodać 25, to się równa 50, dodać 25, to razem 75. Te 3 monety razem to 75 centów. Pamiętajcie, że 1 dolar to 100 centów, czyli ciągle mamy mniej niż 1 dolar. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Tu mamy 5-centówkę. W Polsce powiedzielibyśmy miedziak. Amerykanie mówią na nią nikiel. Widocznie produkowali drobniaki ze stopów innych metali. Tak więc ta moneta reprezentuje 5 centów. Tu mamy kolejną 5-centówkę. Wygląda inaczej, ale to po prostu druga strona. To jest awers, czyli prawa strona. To jest rewers, czyli lewa strona. Czyli mamy tu kolejne 5 centów. Czyli te dwa miedziaki razem dają nam 10 centów. I na koniec tutaj mamy 1 centa. Widać na monecie napis 1 cent, czyli 1 cent. Na 5-centówce też jest napisane, ile jest warta. 5 cents, czyli 5 centów. Tu mamy 1, no to musimy dodać 75, 10 i 1. Ile to jest? 75 dodać 10 to 85, dodać 1 to razem 86. Suma tych monet razem równa się 86. Gdyby tutaj było dla Was zbyt trudno dodawać w pamięci 25, 50, 75 i tak dalej, to możecie dodać to wszystko metodą pisemną. 25, 25, 25, dodać 5, jeszcze jedno 5 i dodać 1. I dodajemy pisemnie kolumnami od jedności w lewo. Ile to będzie? 5 dodać 5 równa się 10. Dodać 5 równa się 15. Dodać 5 równa się 20. Dodać 5, 25 i dodać 1, 26. Tutaj 6 i 2 dziesiątki. Przenosimy do kolumny dziesiątek. 2 dodać 2 równa się 4. 4 dodać 2 równa się 6. 6 dodać 2 równa się 8. 86. I mamy taki sam wynik jak tutaj poprzednią metodą. Zróbmy jeszcze jakieś zadanie z jeszcze większą ilością monet. Co tu jest grane? Ta tutaj to ćwierć dolarówka, czyli 25 centów. Dalej mamy coś, czego nie widzieliśmy w poprzednich przykładach. Mamy 0,2, czyli 2 razy po 10 centów. Dalej mamy 2 razy po 5-centówce, czyli 5 centów i 5 centów. I dalej na koniec 4 1-centówki. 1, 2, 3, 4. Każda z nich reprezentuje 1 cent. Możemy powiedzieć, że każda z 1-centówek reprezentuje 1 cent, albo że w sumie są to 4 centy. I tak to zapiszemy. 4 centy. Teraz możemy wszystko dodać. 5 dodać 0, dodać 0, dodać 5 równa się 10, dodać 5 równa się 15, dodać 4 równa się 19. 19 to 1/10 i 9 jedności. Dlatego tu zapisujemy 9, a tu 1. 1 dodać 2 równa się 3, dodać 1 równa się 4, dodać 1 równa się 5. Czyli mamy razem 5 dziesiątek. 5 dziesiątek i 9 jedności razem 59 centów. Zauważcie, że mamy więcej monet niż poprzednio, ale są one w sumie mniej warte niż w tamtym przykładzie. To dlatego, że mamy tu dużo monet, które nie reprezentują wysokiej wartości. Mamy tutaj te 4 centy, a w poprzednim przykładzie mieliśmy aż 3 ćwierć dolarówki. Każda z tych 3 monet reprezentuje taką samą wartość jak 25 monet jednocentowych. Używając tego triku możemy przedstawić większą wartość przy pomocy mniejszej ilości monet. I tak właśnie było w tym przykładzie.